Chyba warsztat. Jest i modełko, i trochę narzędzi. A co to? Odkurzacz. Miele. Często je spotykam właśnie tutaj, w tych krajach flamandzkich. Jednak tym razem jestem w Niemczech. Pokażę wam opuszczony dom, w którym zginęła starsza kobieta. Po prostu znaleziono jej zwłoki w jednym z pomieszczeń. Od tej pory dom jest pusty i nikt o niego nie dba. Oprócz wilgoci wdarło się tutaj kilku złodziei. I jak widać, rozszabrowali troszeczkę, ale mam nadzieję, że coś nam zostało, co będę mógł wam pokazać. Na samym wejściu maszyna do szycia, a tutaj co? Kolejny warsztat. O kurde, przetwory. Czyjeś wypociny teraz tutaj stoją. Niestety już nikt nie skorzysta z tych przepysznych. Z tych przepysznych kompotów. Widać, że od bardzo dawna jest opuszczony. Spróbujemy znaleźć jakiś kalendarz. Być może będzie data. Maszyna Singera. Kawał czasu tu stoi, cała zadzerwiała. Mam nadzieję, że jak wejdziemy do części mieszkalnej, będzie trochę lepiej, bo tutaj ciężko się poruszać. Wrażenie, że ktoś tu jest. Zaraz się przekonamy. To kolejne jakieś pomieszczenie zagracone. Wchodzimy do części mieszkalnej. I mam nadzieję, że się mylę. Ale słyszałem tam czyjeś kroki. Oby nie. Jest część mieszkalna. Na wejściu do salonu rower. Gazela. Tutaj szafa. Trochę rzeczy jeszcze zostało. Kubek, troszeczkę szkła, a może nawet i kryształu. Tu zaraz wejdziemy. Najpierw sprawdzimy te pomieszczenia, z których dochodził dźwięk jakiś. Thank you.
Wejście główne zasypane listami. Wiecie co? Sprawdzimy korespondencję, jaka data? 2017. Korespondencja z 2017. O kurde. Zobaczcie. Z metr śmieci. A może i cennych przedmiotów. Kto wie, co... Kto wie, co kryje się pod tą stertą śmieci. Sypialnia. Najprawdopodobniej tutaj znaleziono tą kobietę. Jednak nie mam pewności stuprocentowej. Zobaczcie, szafy wypełnione są nadal ubraniami. Nie idzie otworzyć reszty. Tutaj krawaty. Cały czas kogoś słychać. Ale może to dochodzi z zewnątrz. Jest troszkę zabawek, gdzie... Sterta śmieci. Zobaczcie, z metr do góry nawet nie idzie otworzyć szafy, która również jest wypełniona. Ktoś mógł jeździć na skuterze. Mamy zdjęcie tego domu. Jak wyglądał, kiedy jeszcze o niego dbano? Teraz niestety zamienia się w ruinę. Pokażę wam później, jak wygląda na zewnątrz. Jak będę wychodził. Wejdziemy tu jeszcze. Podobnie wszystko zagracone, ale widzę, że zostało tutaj troszkę porcelany. Zgadza się. Jest i porcelana. Fajne przedmioty. Wow. Ale komplety. To wszystko zostało tutaj i nikt tego nie ruszył od wielu lat. Nie ma jak przejść. Tutaj widzimy ozdoby świąteczne. Tutaj zdjęcia. Tak, to musi być para staruszków, która mieszkała tutaj do końca swoich dni, zostawiając to wszystko po sobie. Tutaj mamy ładny piec. Prawdopodobnie kaflowy.
Ale co? Być może kiedyś tu była łazienka. Nie widzę nigdzie wejścia na górę, ale być może go po prostu nie ma, albo wejście jest z innej strony. Jedno wiem na pewno. Dom będzie rozkradany cały czas, aż do momentu, kiedy już nic tutaj nie zostanie. Tutaj mamy jakieś portrety kobiety i starszego pana. Niewielki kredens, szafy wypełnione ubraniami i całkiem ciekawa waga z odważnikami. Dobra, powoli będziemy wychodzić. Strasznie tutaj śmierdzi wilgocią. Myślę, że to jest dobry moment, żeby zakończyć eksplorację. Na razie widzimy się na kolejnej wyprawie. Trzymajcie się.